drogie siostry i bracia, Panu naszym Jezusie Chrystusie. Witam Was bardzo serdecznie dzisiaj w piątek, 9 kwietnia z Kaplicy Ewangelickiej w Piszu na Mazurach. A witam Was dwoma fragmentami Pisma Świętego, które nas chcą w dniu dzisiejszym prowadzić. Pierwszy czytam z Księgi proroka Izajasza z 43 rozdziału. Nie bój się, bo Cię wykupiłem. Nazwałem Cię Twoim imieniem, moim jesteś. Drugi zaś fragment, który nas chce dzisiaj prowadzić, to fragment listu apostoła Pawła do Rzymian z 8 rozdziału. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Moi drodzy, fragmenty te w szczególny sposób trafiają w nasze serca właśnie dzisiaj. Kiedy jesteśmy w tygodniu poświątecznym, kiedy przeżywaliśmy czas świąteczny nie do końca tak, jakbyśmy sobie to wymarzyli. Kiedy przeżywaliśmy ten czas świąteczny w obostrzeniach, kiedy musieliśmy zgodzić się na wiele ograniczeń, w szczególności też na ograniczenia związane ze spotkaniami rodzinnymi. Ten czas świąteczny był inny, ale wierzę, że był błogosławiony. Wierzę, że w tym czasie znaleźliście czas, aby z Panem Bogiem się spotkać w modlitwie, w studiowaniu Słowa Bożego i w przeżywaniu tych wydarzeń, które były związane z minionymi świętami. Moi drodzy, nie bój się, mówi prorok Izajasz. Słowa te są skierowane dzisiaj do nas. Jesteśmy w trudnych czasach, kiedy lękamy się o swoje życie, życie naszych bliskich, o nasze zdrowie, o naszą kondycję, kiedy w naszych sercach też jest wiele lęku o naszą pracę, o zabezpieczenie rodziny, wszystkich potrzebnych do życia i funkcjonowania rzeczy. Te lęki nam towarzyszą i często wykrywają z nadzieją. Z nadzieją na to, że Pan Bóg błogosławi i prowadzi. I przez te trudne czasy, przez te doświadczenia również nas przeprowadzi. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Dlatego tak ważna jest wiara i zaufanie Panu Bogu, że mimo doświadczeń, mimo niepewności dnia jutrzejszego, wiemy, że On jest przy nas i nas ku dobremu prowadzi. Wszelkie przeciwności, wszelkie góry, które w naszych drogach wyrastają, On pomoże nam pokonać, jeśli będziemy Mu ufali, jeśli w bliskości Jego Słowa będziemy szli przez drogę naszego życia. Matka Ewa, która zmarła w 1930 roku, tak pisała. Wszystko leży w Bożych rękach. Cicho wierz i czekać chciej. Choćby góry w drodze stały, wszystko będzie jak On chce. Mądre słowa, które nas uczy przede wszystkim pokory i wierności dobremu Bogu. Dlatego życzę Wam, drogie siostry i bracia, abyśmy z każdy dzień zaczynali modlitwą i dziękczynieniem za noc i z prośbą, aby Bóg błogosławił kolejny dzień, który nam daje. Niechaj Pan Bóg będzie z Wami. Niechaj Wam towarzyszy i niechaj ma Was swoje opiece. Niechaj chroni Was od złego na duszy i na ciele. Zostańcie z Bogiem. Błogosławionego piątku, błogosławionego weekendu.